Żyrafy mają tak długi język, że mogą sobie nim czyścić uszy i w sumie często to robią. Poza tym ma kolor niebieski, naprawdę do pozazdroszczenia. W samolocie podczas lotu nasz zmysł węchu i smaku jest od 20 do 50% słabszy niż normalnie, dlatego jedzenie w samolocie nie zawsze jest smaczne. Charlie Chaplin wziął kiedyś udział w konkursie na podobieństwo Charlie'ego Chaplina i nie uwierzycie, przegrał z innym uczestnikiem konkursu. Watę cukrową wynalazł William Morrison i co najlepsze był dentystą. Gdybyś chciał obejrzeć wszystkie filmy na YouTube, musiałbyś to robić przez 1000 lat, a potem około 1000 razy więcej ze względu na wszystkie nowe filmy, które od tego czasu się tu pojawią. Facebook ma tak dużo użytkowników, że to więcej jak wszyscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Chin i Brazylii razem wzięta. Obecnie jest to ponad 2 miliardy osób. Mark Zuckerberg jest daltonistą, nie rozpoznaje koloru czerwonego i zielonego, dlatego zaprojektował Facebook w odcieniach niebieskiego, bo taki kolor widzi. Czy kiedykolwiek miałeś dreszcze podczas słuchania fajnej muzyki? Dzieje się tak, bo twój mózg reaguje na to uwalniając dopaminę, hormon szczęścia. Szwecja ma najwięcej wysp na świecie. Obejmuje ponad 221 800 wysp, z których tylko około 1000 jest zamieszkanych. W 2012 roku urodziły się bliźniaczki, w odstępie 80 dni od siebie. Znajdują się teraz w Księdze Rekordów Guinnessa za najdłuższą przerwę między narodzinami bliźniaków. W Polsce często widzimy śnieg, ale musisz wiedzieć, że 2/3 populacji świata nigdy nie widziało go na żywo. Wysokie obcasy w butach nie zostały stworzone dla kobiet. Początkowo w takich butach chodzili rzeźnicy w starożytnym Egipcie, aby nie ubrudzić nóg wrodzonej krwi na podłodze. Kozy mają prostokątne źrenice. Są to jedyne zwierzęta o takiej budowie oczu. Francuski był językiem urzędowym w Anglii przez około 450 lat. Jeśli chce ci się kichnąć, staraj się tego nie powstrzymywać. Ciśnienie może spowodować pęknięcie naczynia krwionośnego w głowie lub szyi, co może spowodować poważną kontuzję. Kurczak domowy jest najbliższym krewnym dinozaurów. Wszystkie mrówki na świecie będą ważyć tyle, co cała populacja ludzka na Ziemi i nawet trochę więcej. Cała zewnętrzna skóra człowieka wymienia się co miesiąc. Ogólnie rzecz biorąc, przeciętny człowiek zrzuca około 18 kg skóry przez całe życie. W 2010 roku w Pekinie znajdował się najdłuższy korek drogowy w historii. Trwał 10 dni i miał 100 km długości. Wszystkie pandy występujące w ogrodach zoologicznych na świecie należą do Chin. Jeśli zobaczysz pandę wielką w zoo, musisz być pewien, że przyjechała z Chin, a w zoo jest tylko gościem. Czkawka jest męcząca, prawda? Wyobraź sobie, że niejaki Charles Osborne chorował na tę przypadłość przez 69 lat. W Japonii znajduje się najstarszy hotel na świecie. Przyjmuje gości już od 705 roku, czyli już 1318 lat. Jeśli zasubskrybujesz mój kanał, na pewno będę z tego powodu bardzo szczęśliwy. Jedne z pierwszych graffiti tego typu, jakie dzisiaj znamy, pojawiły się w Pompejach. Pochodzą sprzed prawie 2000 lat. Homary, ze względu na swoją zimnokrwistą naturę, mogą powrócić do życia po zamrożeniu i ponownym rozmrożeniu. John Rockefeller nadal jest rekordzistą jako najbogatszy człowiek na świecie. Jego majątek skorygowano o inflację, jest 10 razy większy od majątku Billa Gatesa. Przeciętny czterolatek zadaje ponad 400 pytań dziennie. Na ciele i wewnątrz twojego ciała znajduje się więcej żywych istot niż ludzi na Ziemi i to kilka razy więcej. Skoro o tym mowa, bakterie stanowią od 1 do 4 kg całkowitej masy ciała. W siedzibie Microsoftu w Waszyngtonie jest najlepiej wyciszony pokój na świecie. Stojąc w środku, słychać bicie swojego serca i płynącą krew w żyłach. Obecnie na świecie rodzi się więcej bliźniaków niż kiedykolwiek wcześniej. Jest tak dlatego, że ludzie później decydują się na założenie rodziny i poród, a im starsza para, tym większe prawdopodobieństwo na poczęcie i urodzenie bliźniaków. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to na 99% będziesz w przyszłości tego żałować, bo ominą cię moje nowe filmy. Kliknij przycisk łapki w górę, a spowodujesz uśmiech na mojej twarzy. Jak napiszesz komentarz, na pewno na niego odpowiem. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!